Wstańmy, proszę, pomodlimy się. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy czas, dziękujemy Ci za studium Słowa i za warsztaty prorocze. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty mówisz do nas i wskazujesz na prawidłowy kierunek. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty wierzysz w swoje słowa i będąc w nas, pokazujesz nam, że Twoje słowa są najważniejsze na świecie. Dzisiaj przyjmujemy Twoje słowo jako Twoje słowo. Nie unikamy, Duchu Święty, ani konfrontacji, ani podniesienia. Wywyższamy Ciebie i usuwamy wszelki problem stojący na drodze zrozumienia Twojego słowa. Ogłaszamy, że wydamy stukrotny plon, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dobrze. Zaczniemy kolejny fragment Ewangelii Jana. Zaczniemy dzisiaj od 7 rozdziału, 37 wersetu. 7 rozdział, 37 werset. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Pamiętamy, że Jezus był przez swoich braci zachęcany, by poszedł na święto, na religijne święto, które było wielkim wydarzeniem. Jezus wtedy ich pouczał i powiedział, że jeszcze to nie jest mój czas, jeszcze nie mam, jeszcze ja jeszcze tam nie idę. Tutaj widzimy, że poszedł. Co on wtedy do nich mówił? On pokazywał im głębie zagadnienia związanego z tym świętem. To święto, przyjaciele, to było bardzo ciekawe święto, bo to było święto, gdzie oni brali z lokalnej synagogi swój tory, czyli prawa. Nie wiem, jak ktoś z Was widział torę. Tora to jest taka bomba. To jest tej wielkości, to jest drewniany pal i nawinięty na tym zwój. To nie jest książka żadna. Prawo nie zostało spisane w książce. Tora waży nie wiem ile, ale podejrzewam, że kilkanaście kilogramów. Torę się niesie tak. A jak się czyta torę, to jeden ją trzyma, drugi rozciąga kawałek tej tory i czyta. Tora jest ogromna. To jest potężny zwój pergaminu. I święto to polegało na tym, że oni brali z synagogi tą torę, która była zapisem prawa Bożego, czyli słowem Jahwe. I z tą torą obchodzili cały region. Wchodzili do każdego miasteczka i do każdej wioski i zazwyczaj stawali w centralnym miejscu tego miasteczka czy tej wioski, gdzie była studnia. Stawali przy studni, ponieważ studnia to było takie miejsce, gdzie to było takie miejsce jakby wyciągania wody, a woda była symbolem życia, więc tam w ogóle to było takie i techniczne i duchowe dla nich. I oni z tą torą stawali przy tej studni i ogłaszali, że Tora jest prawem Jahwe i że kto według Tory żył będzie, kto Tory będzie przestrzegał, ten według Tory żyć będzie. Taka jest obietnica Jahwe. Oni chodzili z tą torą po tych miasteczkach. I teraz Jezus, kiedy mówił do swoich braci, czytaliśmy wcześniej, że on, że to jeszcze nie jest jego czas, aby tam pójść, to mówił o tym, że jeszcze on nie stoi w ludzkich umysłach odpowiednio jako Mesjasz, że to, ponieważ to święto dotyczyło jego, to było jego święto. To było święto żywego Boga, a żywy Bóg był właśnie na ziemi. I dalej jest napisane, że on jakby potem po cichu idzie na to święto. Nie idzie oficjalnie, nie idzie oficjalnie brać udziału, ponieważ oni chcą go tam zabić, zamordować. Więc on to robi po cichu, dostaje się na to święto po cichu. I co teraz robi Jezus? I to jest mistrzostwo świata, co on tutaj robi. W ostatnim wielkim dniu święta, czyli to było kilka dni tego święta, prawda? Stanął Jezus i głośno zawołał, czyli on w ogóle chowa się przez te kilka dni, jest tam inkognito, a w ostatnim dniu, kiedy w jednym z tych miejscowości, Tora zdąża ku studni, Jezus wyprzedza kapłanów niosących Torę
staje przy tej studni w centrum tej miejscowości i zaczyna głośno wołać: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I to były słowa kapłanów, które oni wypowiadali w stosunku do Tory. Oni mówili: jeśli kto pragnie, niech przyjmie słowa tej Tory jak wodę z tej studni i niech pije. A z wnętrza jego popłyną wody życia. I teraz Jezus staje w tym miejscu, w miejscu, gdzie ta Tora ma stanąć, i zaczyna krzyczeć. Zaczyna ogłaszać prawdę o tym, że to On jest prawem Boga. On pokazuje tutaj: to ja jestem prawem Boga. Kto przyjdzie do mnie i we mnie uwierzy, tak jak wierzyliście w Torę, z jego wnętrza popłyną wody rzeki żywej. To było karane śmiercią. Ktoś, kto się postawił w miejscu Tory, kto powiedział, że jest Torą, to był skazywany na śmierć. Tora była święta, była Słowem Boga. Na początku było Słowo. Oni wierzyli, że na początku była Tora. Na początku było Słowo spisane, że od tego się wszystko zaczynało. A on tutaj staje i mówi: ja jestem Słowem. To ja jestem Słowem. I ja jestem Słowem. Nie ma innego Słowa, tylko ja. I on tutaj mówi: kto wierzy we mnie. I Orgina mówi: tak, tutaj zapomniano dopisać tego słowa, tak jak powiada Pismo. Czyli kto wierzy we mnie, a jakie Pismo jest wtedy? Wtedy nie ma listów apostolskich, nie ma w tym czasie Ewangelii spisanych, w tym czasie jest tylko Tora. On mówi: kto wierzy we mnie, tak jak jest napisane w Torze, z wnętrza jego wypłyną wody rzeki żywej. On pokazuje, że on jest Słowem w Torze. Że te słowa, o których pisze Tora, to są w ogóle słowa, które określają jego osobę. Że cały Stary Testament mówi o nim. Że Stary Testament zwiastuje jego przyjście. Że wszystko, co tam jest napisane, w sposób bezpośredni lub pośredni, reklamuje jego osobę, Boga, który zszedł na ziemię jako człowiek. Największe, inaczej, pierwsze, główne mesjańskie przesłanie wypływające z ust Jezusa. Dziś bardzo mało rozumiane przez ludzi, którzy to czytają. Bardzo ważny tekst ukryty tutaj. Kto wierzy we mnie, tak jak powiada Pismo. Tak jak powiada Pismo. Co to jest za tekst? To jest tekst Boga do człowieka, który mówi: we mnie się wierzy w określony sposób. Ludzie dzisiaj uważają, że w Boga się wierzy jak się chce. Ale w Boga się nie wierzy jak się chce. W Boga się wierzy tak, jak On powiedział, żeby wierzyć. W Boga się nie wierzy jak się chce. Nie wierzy się o co się chce. Ludzie mówią: robię to, ja o to wierzę. Ja mówię: a jaką masz podstawę swojej wiary? Jaką masz podstawę wiary? Wielu chrześcijan się zastanawia, dlaczego oni mówią: ja wierzę, a tego nie mam. Ja mówię: a o co ty wierzysz? Bo jeśli ty wierzysz o mrzonkę i uważasz, że ty możesz wierzyć o mrzonkę i ona się spełni, to ty myślisz o czarodziejstwie, a nie o wierze. To nie jest wierzenie jak się chce, ale tak jak powiada Pismo. Tak jak mówi prawda Boża się wierzy. Tak jak mówi prawda Boża. Rozumiecie? To jest tak, jak ktoś by, jesteś z kimś zaprzyjaźniony i wiesz, że na przykład ktoś lubi kompot z wiśni i przychodzi jego, w ogóle przychodzą jego urodziny. Rozumiesz? I ty wiesz, że on lubi kompot z wiśni, ale ty uważasz, że jesteś mądrzejszy od niego i kupujesz mu musztardę saneczką. I mówisz: przecież ci dałem prezent. Ktoś na ciebie spojrzy, weźmie od ciebie tą musztardę, ale nie zobaczysz uśmiechu na jego ustach. Przecież jesteś z nim blisko. Wiesz, że kocha kompot z wiśni. Czemu mu nie przyniosłeś kompotu z wiśni? Czemu olałeś to, co jest głęboko w jego sercu, tylko wymyśliłeś sobie własną formę prezentowania? Kto ty jesteś? Wiesz, jak się kogoś kocha, to się jest na niego zorientowanym. Na niego zorientowanym. Nie na swoją potrzebę. Nie na swoje pragnienie wobec niego. Ja wczoraj napisałem o tym artykuł. Rozumiecie?
Jeżeli się wierzy w Boga, to się wierzy w Niego tak, jak On powiedział, a nie jak się chce. Dzisiaj chrześcijaństwo wielokrotnie jest rozwalone na kawałki, bo wierzy jak chce. Wierzy w co chce. I mówi, jest napisane, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Ja mówię, masz to, w co wierzysz? No nie mam. No i co? Dlaczego ty tego nie masz? Powiedzieć ci, dlaczego nie masz? Bo ty wierzysz inaczej, niż powiada Pismo. Inaczej. Inaczej. Wiecie, jest wiele dróg. Są na przykład autostrady i są tory kolejowe. I to są wszystko drogi. Ale nie daj Boże pociąg na autostradzie. Nie daj Boże korowód samochodów na torach. Rozumiecie mnie? Nie daj Boże. Wszystko musi być tak, tak, żeby to miało ręce i nogi. I tutaj jest ta zasada. Pamiętajmy o tym. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. A o czym on tu mówi? On mówi o tym, że kto uwierzy w niego, zostanie z nim zjednoczony. Nie będzie już tylko osobą, która będzie miała jego prawidła na zewnątrz, która będzie musiała zaglądać do tory i patrzeć, jak należy się zachowywać. Chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z tym, z nauką tego, jak się zachowywać. Wczoraj opisałem właśnie o tym, że w ogóle ludzie, kiedy uczą o miłości, to uczą, jak się zachowywać. Jak się zachowywać. Cytują 13 rozdział 1 listu do Koryntian i mówią, to jest miłość. Bzdury plecieć. Bzdury. Uważasz, że w ogóle biorąc 13 rozdział listu do Koryntian, ty jesteś w stanie w ogóle nauczyć się miłości? Jak świat światem, Bóg Bogiem, a diabeł diabłem, nikt się jeszcze miłości nie nauczy. Nigdy. Nauczenie się zasad niczego nie zmienia. Można mieć torę, rozumiecie, u siebie w domu, ale to nie zmieni twojego życia. Możesz się nią przykrywać albo na niej spać. Ale tora musi być w twoim sercu, w środku. A żeby tora była w twoim sercu, to musi się w tobie znaleźć jako Święty Duch. A Święty Duch w tobie się może znaleźć tylko w jeden sposób. Jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jako niezasłużoną ofiarę za swoje grzechy, uwierzysz w Jego zmartwychwstanie w ciele i uznasz Go ostatecznym Panem swojego życia, wtedy to Duch Święty zaczyna mieszkać w tobie i stajesz się jedno z Bogiem. I już się nie musisz Boga pytać, jak mam żyć. A wiesz dlaczego? Bo ty wiesz, jak masz żyć. Tak samo jak nie musisz się pytać swoich płuc, jak się oddycha. Bo one świetnie to robią w ogóle bez myślenia o tym. Zgadza się? Żaden człowiek się nie zastanawia nad oddychaniem. Po prostu oddycha. To idzie jakoś mechanicznie. Wiesz czemu? Bo płuca są w tobie. W tobie. W środku. Jak Duch Święty jest w tobie, w środku. Jak ty masz z nim miłosną relację, to ty nie chodzisz się, nie pytasz jak żyć. Ty nie zaglądasz w torę. Ludzie patrzą w Biblię jak w torę. Dzisiaj. Biorą Biblię i mówią, tak trzeba żyć. Ja mówię, to żyj, kozaku. Proszę cię bardzo. Zaraz robimy przykład. Strzelę cię w mordę, a ty mi powiesz, jak mnie kochasz. Strzelę cię potem drugi raz. A ty w euforii oddasz mi swój majątek. Rozumiesz? Potem cię skopię, a ty mi postawisz pomnik. Jesteś na to gotowy? Nie? To taki masz wpływ właśnie. Zobacz, jak na ciebie to działa. Wcale na ciebie nie działa. W ogóle to na ciebie nie działa. Rozumiesz? Byłem kiedyś, że związany to za dużo powiedziane, ale byłem blisko z takimi ludźmi, z taką kongregacją chrześcijańską. I oni tam na przykład uważali, że jak będą spali na Piśmie Świętym, to będzie dla nich po prostu coś. Oni oczywiście czytali i tak dalej, ale też je brali pod poduszkę. Mówi, Słowo Boże na nie wpływa nawet w nocy. I sobie myślałem, w ogóle na początku, to byłem młody i głupi, to myślałem, że to jest może nawet możliwe, sam sprawdzałem. Ale tylko mi było ciężko spać. Rozumiecie, okazało się, że to nie działa. To spanie na Biblii nie działa, noszenie Biblii też nie działa. Nawet nauczenie się jej na pamięć też nie działa. Nawet literalne stosowanie się do wszystkiego, co jest w niej napisane, też nie działa. Po prostu nie działa.
I ludzie się dziwią, czemu to nie działa. Tak? Tu jest napisane, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrzego popłyną wody rzeki żywej, a to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. A rozumiecie, Duch Święty, który zaczyna mieszkać w człowieku, to jest postać, która w sposób automatyczny zaczyna wdrażać w twoje życie prawdy Boże. Oczywiście, żeby je realizować, potrzebna jest twoja wola, ale one są dla ciebie jasne i możliwe do realizacji bez żadnego problemu. Tylko trzeba zechcieć, tak, wierzyć w to, że On mieszka w tobie, że On jest głęboko w tobie. To mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Kto otrzymuje Ducha Świętego? Ten, kto w Niego uwierzy. Inni ludzie nie mają Ducha Świętego. Często ludzie mówią, ja wierzę, ja jestem, mówi, zbawiony od urodzenia. Mówię, od urodzenia nikt nie jest zbawiony. Nikt. Kiedy uwierzyłeś? Zadaję pytanie ludziom. Zawsze byłem wierzący. Bzdury gadasz. Nie ma ludzi zawsze wierzących. Kiedyś musiałeś uwierzyć. Kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha? I on nie wie, kiedy on się narodził z Bożego Ducha. On nie wie, kiedy on uwierzył. Ja mówię, przybliżony czas podaj. Nie wiem. Zawsze byłem. Czyli nie jesteś. Czyli nie jesteś. Ducha Świętego mają ci, którzy uwierzyli. Inni nie mają. Rozumiecie? I ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że nie mają. Często do mnie mówiono, ja też jestem wierzący. Ja mówię, nie, ja jestem wierzący. Ja. Ty nie. Jak możesz mi tak mówić? Ja mówię, no proszę cię. No ty nie jesteś wierzący. Gdybyś był wierzący, tak, to w ogóle twoje życie by zupełnie inaczej wyglądało. Ty nie jesteś wierzący. Nie jesteś wierzący. Możesz być poszukujący, ale nie wierzący. Poszukujący nie mają Ducha Świętego, muszą go najpierw znaleźć. Gdyż, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Ważny werset pokazujący, że nikt nie jest narodzony z Bożego Ducha, dopóki Jezus nie umarł. Nikt nie był narodzony z Bożego Ducha, dopóki Jezus nie umarł na krzyżu i nie wstał z martwych. I nie zasiadł po prawicy Boga Ojca. Wszyscy ludzie w Starym Testamencie byli martwi duchowo. Wszyscy, łącznie z Eliaszem, Mojżeszem, Abrahamem. Rozumiecie? Wszyscy. Wszyscy. Dawid był nieodrodzony z Bożego Ducha. Elizeusz był nieodrodzony z Bożego Ducha. Apostołowie byli nieodrodzeni z Bożego Ducha. Rozumiecie? To jest bardzo ważna informacja. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus Chrystus nie był jeszcze uwielbiony. Kiedy On jest uwielbiony? Kiedy On umiera za grzechy ludzi, wstaje z martwych w ciele i wstępuje w ciele do nieba, zasiadając z Bogiem Ojcem na tronie. Wtedy dopiero na ziemię zostaje zesłany Święty Duch, trzecia osoba Boga. Wcześniej ludzie w Starym Testamencie, czy też apostołowie, działają w pewnym sensie jakby na kredyt, na zasadach impulsów duchowych. Już dzisiaj większość egzegetów jest zgodnych z tym, że objawienia proroków w Starym Testamencie, one w 90% były w snach. Rozumiecie? W snach. Bo człowiek jak śpi, to ma wyłączoną banię. I Duch Święty może mu się tam dowiercić z zewnątrz. Diabeł też mu się tam może dowiercić. Zależy, jaki jest w ogóle stan tego człowieka, ale generalnie duchowość może tam sobie wejść, bo się wtedy nie kontroluje zjawiska. Rozumiesz, jak śpisz, to nie kontrolujesz swojego mózgu. Nie możesz go skontrolować, dlatego dzieją się różne rzeczy, mamy sny. Normalnie jak chodzisz, to nie masz takich rzeczy. Rozumiesz, jak chodzisz i jesteś człowiekiem, który nie ma schizofrenii paranoidalnej, to nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, że masz uszy i czerwony kuperek. A w śnie żaden problem. W śnie możesz być zajączkiem, malinką, latać, fruwać. Rozumiesz, o co chodzi? Bo nie kontrolujesz swojego mózgu. Tak masz we śnie. I Duch Święty w Starym Testamencie w ten sposób podchodził do ludzi. Jest taki jeden bardzo fajny film zrobiony o Noem, jak Noe we śnie widział te wszystkie deski, z czego się ma składać arka. Taki bardzo bliskie to jest właśnie. Że ten Noe spał i w snach przez lata miał robiony projekt techniczny wielkiej łodzi.
I zgodnie z tym projektem on składał ten materiał. Rozumiecie, o co chodzi? Tak było w ogóle w Starym Przymierzu. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli: to jest naprawdę prorok. Kiedy powiedzieli, że jest prorok? To jest ważne też do tych z was, którzy zostaną na spotkaniu w warsztatach proroczych. Kiedy wystąpił publicznie? Przy studni w dzień świąt. Prorok to postać publiczna. Prorok niepubliczny to nie prorok. Ktoś się może uczyć jeszcze. Może być w perspektywie proroczej, ale na pewno nie jest prorokiem. Wiecie, co robi prorok? Staje w centrum wszystkiego i głośno woła. Taka jest prawda. Oto prorok. Taka jest prawda. I podpisuje się pod tym imieniem i nazwiskiem. I mówi tak: kto uwierzy w moje słowa, w jego życiu nastąpi manifest Świętego Ducha. To jest prorok. Dlatego oni, kiedy zobaczyli, że Jezus staje przy tej studni, że w sposób odważny, podkreślam słowo odważny, bo grozi mu śmierć za to, tak? W sposób odważny, głośno zaczyna mówić o prawdach Bożych, no to oni od razu powiedzieli: oto prorok. Chcesz, żeby o tobie słyszano? To staj się publiczny. Kiedyś taki jeden pastor, dzisiejszy jego stan jest zły, ale w tamtym czasie był jego stan dobry. Miał potężny kościół ten pastor w Europie, nie był z naszego kraju. I przyszedł do niego człowiek i mówi: pastorze, co mam robić? Chcę głosić Ewangelię w swoim miasteczku, ale potrzebuję, żeby się o mnie ludzie dowiedzieli. A on do niego powiedział: codziennie stawaj w głównym punkcie publicznym tego miasta i krzycz na innych językach. Gwarantuję ci, że po tygodniu wszyscy w miasteczku będą wiedzieli, żeś prorok. A następnie zacznij do nich głosić. Tak mu doradził pastor. Mówi od razu, mówi: przez 15 minut, dzień w dzień, w publicznym miejscu krzycz w innych językach, a potem idź do domu. Tak? Gwarantuję ci, że całe miasto będzie o tobie mówić. Całe miasto. I potem, kiedy ty będziesz szedł tam głosić, to oni będą wiedzieli, że to jest ten, co przez tydzień krzyczał w innych językach. I oni będą cię słuchać. I ten człowiek tak zaczął robić. I zaczął szerzyć królestwo w swoim regionie. Bez żadnych zbędnych rzeczy. Rozumiecie? Zrobił to, co Jezus. W publicznym miejscu głośno zawołał. A ludzie szukają jakichś specjalnych metod. A to jest tylko odwaga i upublicznienie się. To jest naprawdę prorok. Inni mówili: to jest Chrystus. To jest Chrystus. A więc widzimy, że w wyniku jego manifestu ludzie rozpoznali w nim Mesjasza. To jest szok. Bo to, że prorok, to jeszcze było w stanie ogarnąć całe społeczeństwo. Ale że to Chrystus, tu już musiały następować głębokie objawienia, takie jak u świętego Piotra następowało. To jest Chrystus. A jeszcze inni mówili: czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Kim oni byli? Religijni. Religijni. Siedzieli w tej torze. I oni czytali, że Chrystus nie przyjdzie z Galilei, tylko się urodzi w mieście Dawidowym, czyli w Betlejem. Ale już zbadać życie Jezusa to im się nie chciało. Bo by się dowiedzieli, że się urodził w mieście Dawidowym, w Betlejem. Dokładnie zgodnie z proroctwem Starego Testamentu. Wiecie, że na Jezusie wypełniły się wszystkie mesjańskie proroctwa Starego Testamentu. Było ich około 600. W Starym Testamencie jest około 600 bezpośrednich lub pośrednich proroctw mesjańskich. I wszystkie wypełniły się w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj ludzie związani z nauką ścisłą mówią, że gdyby się wykonało 10%, to byłoby to pewne. Gdyby tylko około 60 proroctw wypełniło się na osobie Jezusa, to na pewno byłby to Mesjasz. Na Jezusie wykonało się blisko 600. Blisko 600.
Rozumiecie? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Mentalność ludzi religijnych. Najpierw wydać opinię, a potem zbadać temat. Religia zawsze tak robi. Najpierw wydaje opinię, a potem bada temat. Nieraz ktoś mnie szykanował. W większości przypadków nie rozmawiam o tym, jak ktoś mnie szykanuje z tą osobą, bo nie mam o czym. Ale czasami rozmawiam, czasami się pytam, ty mnie znasz? Czy ty moje życie znasz? Nie, nie, ale ty jesteś heretyk. Ja mówię, a w ogóle znasz moje życie? Może w ogóle opowiem ci o moim życiu, albo sprawdź je. Mam 6 tysięcy filmów na YouTubie, określających moje życie od 10 lat. Cały czas mam wzrost. Moje życie jest jawne, jest jak na tacy. Możesz mnie obejrzeć. Cały czas mieszkam w tym samym miejscu. Możesz do mnie przyjść do domu i zobaczyć, jak żyję. Sprawdź, jak żyję. Dowiedz się o mnie. Porozmawiaj z ludźmi, których prowadzę. Zanim powiesz na mnie, że jestem zwodzicielem. Spójrz na świętość tych ludzi. Mówi się, wiecie, przyjaciele, że jak jest 15% w społeczności, czy w jakiejś federacji ludzi zaangażowanych w służby, to jest przebudzenie. U nas na dzisiaj jest 70%. 70% ludzi zaangażowanych czynnie w służbę. Nigdzie tyle nie ma. 70%. Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Widzimy, że realny manifest chrystocentryczności powoduje rozłam. Chrystus zawsze powoduje rozłam. Wolą Boga jest Chrystus. Amen? A więc wolą Boga nie jest zjednoczenie. Bo Chrystus doprowadza do czego? Do podziału. Pokazać wam najprostsze podziały chrystusowe? Rodzisz się z Bożego Ducha. Przychodzisz do swojej żony, męża, matki, ojca, brata, siostry. Pełen radości i zadowolenia i mówisz: poznałem właśnie Jezusa. Oddałem mu swoje życie. A oni się zaczynają na ciebie patrzeć dziwnym wzrokiem. Pół biedy, jak dziwnie. Zaczynają z tobą siadać i mówić: opamiętaj się, co się z tobą dzieje. Nic się ze mną nie dzieje. Spokutowałem ze swoich grzechów. Oddałem życie Jezusowi. Zmieniłeś wiarę? Nie zmieniłem wiary. W ogóle uwierzyłem dopiero. Przecież byłeś porządnym katolikiem. Chodziłeś do kościoła. Zaczyna się krzyk, rwetes, dym. Czemu? Bo właśnie przyszedłeś i powiedziałeś, że spotkałeś się z Mesjaszem. Na dzień dobry jest rozłam. Na dzień dobry jest rozłam. Na dzień dobry. Dlatego jak ja słyszę od tych religijnych ruchów, że Bóg jest Bogiem jedności, rozumiesz, mnie włosy na głowie rosną. Od początku Bóg jest Bogiem podziału. Od początku. Wieża Babel. Jak tylko zobaczył, że się religia jednoczy, natychmiast podział. Już się nie mogli dogadać. Od razu im podzielił języki, od razu popsuł to wszystko. Boga nie interesuje zjednoczenie na poziomie religijnym czy humanistycznym. Jego to nie interesuje. Jego nie interesuje, żebyśmy się spotykali z innymi ruchami chrześcijańskimi i żebyśmy wypracowywali kompromis. No tak, bracia baptyści, rozumiemy, że wy tam uważacie, że dary skończyły się, ale wiecie, my uważamy inaczej. Umówmy się w ten sposób, że jak będziemy robili wspólne spotkania, to my nie będziemy modlili się w innych językach. Zróbmy taki numer. Tak robią masowo kościoły ewangelikalne. Na spotkaniach wspólnych, gdzie są adwentyści, metodyści, zielonoświątkowcy, katolicy, rozumiecie? I ruchy ewangeliczne, charyzmatyczne, doprowadza się do tego, że wypracowuje się tam, są specjalni ludzie od tego w kościołach, wypracowuje się kompromis. Nie będziemy mówili nic złego na temat obrazów świętych i tak dalej. Nie tworzymy takich kazań. Nie mówimy też innymi językami.
Nie wszyscy zgadzają się co do chrztu w zanurzenie, w pełnym zanurzeniu, więc nie będziemy o tym mówili. Po prostu chwalmy Pana. Jakiego? Jakiego Pana? Jakiego Pana chwalmy? Co za Pana? Jan Paweł II, jak jeszcze żył, zebrał ludzi, tak? Wszystkich nacji. Nawet Indianie tam przyjechali. I wszyscy razem chwalili Pana. Wszyscy razem. Muzułmanie, Indianie, katolicy, protestanci, wszyscy razem chwalili Pana. Przy domu świętego Franciszka. Ja przypuszczam, że Franciszek by się nogą przerzekł, jakby to zobaczył. Bo z tego, co rozumiem, to Franciszek był odrodzony z Bożego Ducha, jak czytałem jego książkę, tylko był w tamtych czasach żył i żył jak potrafił, chłop. Aby się nogą przerzekł, jakby zobaczył, co oni tam robią. Rozumiesz? Przy tym jego domu tam, w szczątkach tego domu. Tam tak! Tutaj ekumenia, tutaj jest pokazane, że ekumenia nie ma miejsca w Królestwie Bożym. Powstał więc z powodu niego rozłam. Z jakiego powodu powstał rozłam? Z powodu Chrystusa rozłam powstał. To nie powstał rozłam z uwagi na jakieś drugorzędne poglądy, tylko z uwagi na Chrystusa powstał rozłam. I rozłam jest niczym złym. Rozłam jest naturalną rzeczą. Dopiero Paweł, święty Paweł, był w stanie o tym jasno napisać. Albowiem muszą być podziały między wami, aby okazało się, którzy są prawdziwi. Święty Paweł napisał. To on do tego doszedł, chłopina. I, natomiast to niespecjalnie się chce słuchać tego, co mówił święty Paweł w tym temacie. Ale niektórzy z nich chcieli go pojmać. A więc widzimy, że publiczne wystąpienie Jezusa od razu wzbudziło agresję. Chcą go pojmać. Twoje publiczne wystąpienia też będą wzbudzały agresję, będą chcieli cię pojmać. Albo fizycznie, albo mentalnie, albo emocjonalnie. Jakoś będą chciały cię demoniczne siły pojmać. Lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Nikt nie podniesie na ciebie ręki. Co to znaczy? To nie znaczy, że w życiu w oko nie dostaniesz. Nie bój się tego. To znaczy, że nic ci się nie stanie. To jest wielka różnica. Bo wielu charyzmatyków, jak czyta te fragmenty, mówią, ale przecież na mnie ktoś napadł. Ja mówię, zostań, na ciebie ktoś napadł. No napadł na ciebie. Stało ci się coś? No to w porządku, zgodnie z Pismem. Rozumiesz? To, że ktoś na ciebie napadł, na mnie masę razy ktoś napadał. Fizycznie, mentalnie, różnie. Różnie. A tam kiedyś na ulicy stałem, głoszę, leci taki do mnie, koń, leci, ja mówię, czego, przecież za mikrofon, ja wypuść ten mikrofon. Mówi, nie będziesz na moich ulicach głosił. Ja mówię, słuchaj ciomku, puść mikrofon, bo cię spacyfikuje. On mówi, tak, on się tak na mnie patrzy, bo myślał, że, on, że wiecie, że on spotkał, że to jakiś tam wyszedł sobie pierdoła i że on mu nic teraz nie zrobi. Ja mówię spacyfikuję cię. Następnie wejdę na ten dach i będę głosił z tego dachu. Na razie jestem kulturalny i nie wypełniam jeszcze do końca woli pańskiej. Mówię, rozumiesz, no on zgłupiał tę fazę, wiesz, patrzy się na mnie. Natychmiast policja przyjechała i oczywiście zawinęli jego, a nie mnie. Wiecie, taki był skutek. Natomiast to jest bardzo ważne, nie cofać się, nie poddawać się. Tak? Cokolwiek, nawet jeżeli ktokolwiek ruszy do twojego życia i będzie chciał coś zrobić, to tobie w konsekwencji i tak się nic nie stanie. Rozumiesz? Przyszli wtedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszy, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Przychodzą słudzy arcykapłana i oni chcą go pojmać, ale są tak bardzo dotknięci mocą Ducha Świętego. Wielu twoich wrogów i nieprzyjaciół będzie dotkniętych mocą Ducha Świętego przez twoje odważne wystąpienie. Wielu ludzi zrezygnuje z ataków i chęci pojmania ciebie, dlatego że Duch Święty wpłynie na nich. Pamiętaj o tym.
Ja miałem dużo przypadków. Ludzie dzwonili do mnie. Artur, nie mogę spać już trzecią noc. Czemu nie możesz spać, mówię? Bo cię szykanowałam. Mówiłam o tobie źle. Jestem odrodzona z Bożego Ducha. Nie mogę spać i nie mogę jeść. Mówi, dzisiaj w nocy usłyszałam, że mam cię przeprosić. Przepraszam cię. Ja mówię, proszę bardzo. Nie ma problemu. A ja się tak modlę. Boże, niech ludzie nie mogą spać i jeść. Niech nie mogą spać i jeść. Niech im się w nocy śnie. Ja. Jak będą mówili coś przeciwko mnie, niech się zalewają za mną. Niech cierpią. Wiecie, dlaczego ja tak robię? Bo to jest dobre. Bo to jest smutek ku upamiętaniu. Jak się nie prześpi parę nocy, jest się głodnym, z nerw, że się komuś ubliżało, tak? To człowiek szybciutko biegnie pod krzyż. Szybciutko. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy wy daliście się zwieść? Pamiętajcie, silne frakcje religijne, tak, są pod władzą zwierzchności. To nie jest takie hop-siup, przyjaciele. Ja często słyszałem, czemu na przykład ci biskupi, czy jacyś inni tam jakieś kacyki religijne, oni nie dają się przekonać. Tam działają zwierzchności demoniczne, oni są twardzi w tym. Widzimy w ogóle w Piśmie Świętym wielokrotnie, że takie ci nawet Żydzi tacy, którzy byli w ogóle na usługach arcykapłanów, oni wielokrotnie się nawracali, oni wielokrotnie oddawali życie Bogu. Takim był Paweł na przykład. Ale ten główny zarząd nigdy się nie nawrócił. Rozumiecie? Nigdy. Ci ludzie byli tak zdeklarowani wobec demonicznych sił, że w ogóle nigdy nie chcieli od nich odejść. Rozumiecie? Nie znaczy, że nie było dla nich szansy. Była jak dla każdego innego. Sami osobiście byliśmy z Norbertem świadkami, jak się biskup nawrócił. Stary człowiek na naszym spotkaniu tańczył, bo mu kieca nie odskakiwała, jak go Duch Święty zaczął poruszać. Człowiek po 70. Fotel taki mu przynieśli na nasze spotkanie. Żeby mu uwielbiać Boga. On potem przyszedł do nas, do mnie, do Norberta, mówi, co to był? Ja mówię, Duch Święty. To Duch Święty. To Duch Święty był, księże biskupie. No. Jest, to nie znaczy, że dla nich nie ma szans, ale to znaczy, że ludzie ci, którzy są w enklawach władz religijnych, tak, są mocno zdominowani przez zwierzchności demoniczne. Czym wyżej, tym trudniej. Rozumiecie? Czym wyżej, tym trudniej. Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Posłuchajcie, co mówią. Tylko ten motłoch, który nie zna prawa i jest przeklęty. Oni mówią, z nas nikt w niego nie uwierzy. My nie wierzymy w takie rzeczy. My nie wierzymy w to. Nie my. Nie my, klasa rządząca. Tylko ten motłoch. Pokazuję wam też dramat związany z religijnymi kacykami. Często rozmawiałem też z ludźmi, którzy byli nawet w protestanckich zborach i mówili, nie odchodzę ode mnie ze zboru, bo wiem, że go przemienię. Ja mówię, nie przemienisz swojego zboru. Nie przemienisz swojego zboru. Twój zbór ma 80 lat. I nie przemienisz twojego zboru. Wiesz dlaczego? Bo byś musiał przemienić enklawę rządzącą. A ty nie przemienisz tej enklawy. Po prostu nie. Ja nie mówię, że takie rzeczy nie mają miejsca. Czasem mają. Ale to jest bardzo rzadkie. Czasem się to zdarza. W większości przypadków ludzie, którzy próbują zmienić swój zbór, tak? A nie są w enklawach władzy tego zboru, to ulegają frustracjom, rozumiecie? Albo doprowadzają do rozłamów. Zabierają ze sobą kilka osób i odchodzą i najczęściej nic z tego nie ma później. Rozumiecie?
A powinni po prostu samodzielnie zwinąć się stamtąd i dziękuję uprzejmie. Jak my wychodziliśmy z Agatką z Kościoła Zielonoświątkowego, przynieśliśmy pastorowi kwiatka, powiedzieliśmy: pastorze, dziękujemy za usługę, dużo od ciebie wzięliśmy, a teraz idziemy w ogóle w swoją stronę. Cześć. I opuściliśmy Kościół. Rozumiecie? Pastor nas jeszcze pobłogosławił. Powiedział do nas w ten sposób: jak wam się nie uda, to wróćcie. Pamiętam, że jeszcze nie byłem w dobrej kondycji, to 3 dni do siebie dochodziłem po tym błogosławieństwie. Musiałem się modlić, akurat jeszcze był taki czas, że pościłem w tamtym czasie, więc posty mi pomagały. Więc pościłem, modliłem się, puściło mnie po 3 dniach te błogosławieństwo. Dzięki Bogu Najwyższemu. Jak się wam nie uda, to wróćcie. Błagam cię. A to ładnie brzmiało nawet. Bardzo humanistycznie. Tak rodzicielsko. Rozumiecie, o co chodzi? Idź, dziecko moje, w swoje życie, ale jak ci życie padnie, to wróć. Tata będzie czekał. Błaga cię, kurczę, co to jest? Rzekł do nich Nikodem. Pojawia się ciekawa postać. Pojawia się Nikodem. Właśnie to jest ten precedensowy przypadek. Człowiek we władzy. Wysoko stojący. Będący w zarządzie ówczesnego Sanhedrynu. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona. Czyż prawo nasze sądzi człowieka, jeśli go najpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I rozeszli się każdy do swojego domu. Widzimy, że nawet człowiek będący w enklawach władzy, próbujący wpłynąć na to szeroko pojęte grono zarządzające, nie dał rady. Nie dał rady. Często jest też tak, zdarza się w chrześcijaństwie, że jakiś gorący zwolennik ratowania naszego kraju, nasz brat czy siostra w Chrystusie, chcą zmienić na przykład nasz rząd. Dostają się do tego rządu i jako jednostka próbują go zmieniać. Jeszcze się nie udało nikomu. Nikomu. Wiecie czemu? To jest za duża siła. To za duża siła demoniczna. Tam trzeba inaczej zrobić. To w inny sposób trzeba tam do tego podejść. Nie w pojedynkę. Widzimy, że Nikodem nie daje rady. On nie daje rady. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Widzimy cały czas odwagę Jezusa. Odwagę Jezusa. Ja cały czas podkreślam te atrybuty Boga. Widzimy, że On cały czas odważnie działa. Tu akcja przy tej studni, tu już jest w świątyni rano. Uczył lud. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku. I rzekli do niego: nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. To nie było cudzołóstwo. Tu jest napisane w oryginale, że to była jawnogrzesznica, a nie kobieta cudzołożna. Najbliżej było Jezus do prostytutki. To najbliżej do prostytutki tutaj idzie. To jest moja jawna grzesznica. A bardziej nie do takiej prostytutki zawodowej, która tam stała gdzieś na rogu, tylko do takiej samodzielnie myślącej kobiety, nie mającej męża, rozumiecie? I bzykającej się z kim jej się podoba. Taki model kobiety, taki dzisiejszy przeciętny singiel. Rozumiecie, o co chodzi? To taka była kobieta. To była jakaś w ogóle taka babka, która odchodziła od tamtego standardu myślowego. To nie była taka pierdoła, która nie potrafiła sobie poradzić. Ona sobie radziła w życiu. Radziła jak umiała. My nie wiemy do końca, jakie ona rzeczy robiła. Generalnie mówi się, że była to w ogóle majętna kobieta. To majętna. Ale to nie chodziło o to, że to była jakaś cudzołożnica, że ona tam, tylko że tam jakaś, powiedzmy, kochanka czyjaś, to nie w ten sposób.
To nie w ten sposób. To była jawna grzesznica, czyli taka kobieta, która nie ukrywała się ze swoimi przekonaniami, łącznie z przekonaniami seksualnymi. No wiecie, w dzisiejszych czasach jest normą taka osoba. W tamtych czasach, gdzie polityka była mocno religijna, no była to śmierć dla takiej kobiety. Tak jak dzisiaj troszkę w Iranie jest, na przykład albo w Arabii Saudyjskiej, to coś w tym guście. I rzekli do niego nauczycielu, tego to kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, czyli jawno grzesznictwie. A Mojżesz w prawie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? No w ogóle widzimy, że im nie chodzi o stan moralny. Oni mają w nosie tą jawną grzesznicę, bo ona to jest w ogóle osoba, która tam jest już długo. To się nie pojawiła z dnia na dzień jakaś babeczka, tylko ona za tam żyje i se jawno grzeszy dłuższy czas. I nikomu to nie przeszkadza. Ja się w ogóle często zastanawiałem nad tym, mówię, czy ci, którzy ją przyprowadzili, to oni przypadkiem nie byli jej znajomymi na różnych odcinkach. Bo to też było bardzo często w ten sposób. Rozumiecie, o co chodzi? Bo to w ogóle jest normalny, to jest normalny taki stan, jak się przyglądasz na społeczeństwo, to wie, że to tak jest. Krzyczy tutaj jakiś w Sejmie, czy tam w Senacie o tym, żeby tu zlikwidować, w ogóle wiecie, prostytucję w Krakowie, w Poznaniu, trzeba oczyścić te miasta, a potem go się w burdelu tutaj znajduje. Wiecie, o co chodzi? No, na przykład. Wiesz, i okazuje się, że w ogóle gość tak dużo krzyczał, sam siedział z takimi prostytutkami. I tutaj możemy wziąć pod uwagę to, że ona jest w ogóle osobą, która zna tych ludzi. Że to jest postać, która tam, ona jest w tym mieście, więc tutaj nie chodzi o nią. Wcale im nie chodzi o moralny stan miasta. Wiecie, o co chodzi? Żeby Jezusa utupić. O to chodzi. Żeby uwalić Mesjasza. To są demoniczne siły antychrysta. Demoniczne siły antychrysta, wykorzystujące wszelkie formy religii i humanizmu. Pamiętajcie. Tu chodzi o złamanie siły Chrystusa. Błagam was, chcę, żebyście zrozumieli to. Najpotężniejsza siła demoniczna to jest siła antychrystyczna. To jest w ogóle główny nurt diabła na ziemi. Dwie odnogi, które od tego odchodzą, to jest religia i humanizm. Religia i humanizm zasilają nurt antychrystyczny. Rozumiecie? Tu chodzi o ruch antychrystyczny, czyli antychrystusowy. Bo to jest przygotowanie pod przyjście antychrysta. Antychryst to będzie bardzo religijny i humanistyczny człowiek. On pomoże odbudować świątynię jerozolimską Żydom. A żeby tak się stało, będzie musiał pogodzić dwa narody. Naród żydowski i naród islamski. Będzie świetnym politykiem. Rozumiecie? To nie będzie żaden amoralny gość. To będzie taki człowiek. Człowiek 666. Takiej rangi. 6 to jest liczba człowieka. On będzie szóstka do potęgi trzeciej. Rozumiecie? Najwyższa jakość człowieka to będzie. Najwyższa jakość religijna. Taki będzie antychryst. Nie jakaś tam popierdółka, która chodzi i tam morduje kogoś. Człowieku, to nie tędy droga. Chrześcijanie będą siedzieli mu u nóg. Masa niezorientowanych proroczo chrześcijan będzie siedziała u nóg antychrysta. Rozumiecie? Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Chcą go konfrontować z czym? Z prawem. Chcą go skonfrontować. Ponieważ prawo jest po ich stronie i chcą go załatwić tym, co może go wyeliminować. A to mówili kusząc go. Demoniczne siły pokuszenia to były. Kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus schyliwszy się upisał palcem po ziemi. Są dwa w ogóle takie elementy, że Bóg coś napisał. Pierwszy to jest element, że Bóg napisał 10 przykazań na Synaju. Te pierwsze, które potem Mojżesz potłukł. Z nerw. Potem sam zapisał Mojżesz. I tutaj pisał. Rozumiecie? Tutaj pisał.
I mówi się, że nikt nie wie, co Jezus pisał. Bo Jezus w ogóle nigdy nic nie napisał. Ale jedna na przykład szkoła mówi o tym, że on tam na ziemi na podstawie słowa wiedzy wypisywał ich grzechy. Tych, którzy przyszli w ogóle z tą jawną grzesznicą. Wypisywał. Cudzołożnicy, mordercy. I pisał w ogóle palcem po ziemi. Inni porównują ten akt do proroczego aktu opisującego łaskę. Tak jak kiedyś na Synaju było opisane prawo, tak tutaj zostaje opisana łaska, zapis łaski następuje. A że nie jest to odczytane, to dlatego, że jest to duchowe. Prawo było materialne, można było go zapisać i odczytać. Tutaj chodziło o to, że jest to symbol zapisu łaski, która jest odczytywana tylko w duchu. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden po drugim. Poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Widzimy typowe rabinistyczne podejście. W ogóle nie greckie, typowo żydowskie. Nie odpowiada na pytanie. Ja już nieraz mówiłem, że zmorą obecnego chrześcijaństwa, takim zwiedzeniem, jest chęć odpowiadania wszystkim na pytania. Ktoś ci o coś zapyta, ten razu biegniesz i chcesz mu wszystko wyjaśniać. To jest typowy grecki model przekazu prawd Bożych. Ale to nie jest idealny model. To w ogóle nie jest, to jest greckie. To w ogóle rozumiecie, to nam wprowadził system Grecji. Filozofia grecka. Filozofia żydowska taka nie była. Żydzi nie odpowiadali sobie na pytania. Oni go pytali, a on ich zapytał. Oni mówią, rozumiesz, oni go pytają o jakieś zjawisko, a on ich pyta o nich. Oni go pytają o jakieś zjawisko, a on ich pyta, a co jest w waszych sercach. Wielokrotnie też tak wygląda rozmowa z Bogiem. Ludzie się dziwią na przykład, że przychodzą do Boga, modlą się do Niego, zadają mu jakieś pytanie, nie otrzymują odpowiedzi. Ale mają takie dziwne odczucie, że coś się dzieje w ich sercach. Tak jakby ktoś wskazał im na jakieś elementy problemu u nich. I oni chcą rozwiązać jakiś problem, a to okazuje się, że nie tylko problem jest rozwiązany, ale w ich sercu jest wskazany ich osobisty problem. Dlaczego tak jest? No bo taki jest Bóg, przyjaciele. Bóg to nie jest pytanie-odpowiedź. Bóg to nie jest komputer, to się wbije w Google'a i on ci odpowiada. To nie Bóg, to Google. Rozumiecie, o co chodzi? Tak Bóg nie działa. Bóg to Żyd. Pamiętajcie, do końca życia to zapamiętajcie. Bóg to Żyd. Jak idziesz do Boga, to rozmawiasz z Żydem. Z Żydem rozmawiasz. To taki kaliber jest, to inny kaliber jest, niż ta filozofia, w której my żyjemy. Rozumiecie? To z Żydem idziesz porozmawiać. Ty do Niego przychodzisz i mówisz do Niego o jakiejś sprawie, a On mówi do Ciebie, a Ty jak się czujesz? A Ty mówisz, Panie, bo ja mam taką sprawę, w ogóle, bo tutaj taka sytuacja mi się wydarzyła, a jak u Ciebie, a jak żona, a dzieci Twoje? A Ty mi opowiedz. Wiesz, o co chodzi? A Ty głupiej za tej modlitwie. W ogóle o co tu chodzi? Z kim ja rozmawiam? Precz szatanie, precz. Pas nie odchodzi. Jak mówisz, precz szatanie nie odchodzi, to znaczy, że Bóg do Ciebie mówi. Pamiętaj. A Boga to też Bogu nie przeszkadza, że mówisz przez szatanie, bo on w ogóle jest czysty, wiesz, także go to nie rusza. Ty mówisz przez szatanie, to nie go to. On ci już to wybaczył w Chrystusie Jezusie. Rozumiesz? Ale nieraz chrześcijanie gromią Boga. Bo oni by chcieli co innego uzyskać, porozmawiać. Wiecie, o co chodzi? Kiedy oni słyszą, że mają się zagłębić swoje serca, to odchodzą, bo ludzie nie chcą się zagłębiać w swoje serca. Ludzie nie chcą iść głęboko w siebie. Ludzie by chcieli mieć odpowiedzi z zewnątrz. Rozumiecie? A Bóg na poziomie serca chce z Tobą żyć i rozmawiać. A nie na poziomie tego, co Ty robisz. W ogóle rozumiecie? Bóg o intencje pyta, nie co zrobisz. On też nie karci człowieka za jego grzechy. Ale na sądzie będziesz rozliczony z intencji. Z intencji. Jakie miałeś intencje, że to robiłeś?
jakie miałeś intencje, że grzeszyłeś i jakie miałeś intencje, że czyniłeś dobrze. Jakie intencje miałeś. Bo jego intencja interesuje, a nie skutek. Jego nie interesuje ani twój grzech, ani twój sukces. Jego interesuje intencja, na podstawie której to powstało. Czemu zarobiłeś miliony? Tak? Albo czemu ćpałeś? Nie, że ćpałeś to źle, a zarobiłeś miliony to dobrze. Nie! Intencja! Dlaczego to zrobiłeś? Panie, założyłem kościół. Dlaczego Ceroński założyłeś ten kościół? Ja kiedyś na to pytanie będę musiał odpowiedzieć. Dlaczego ty z tymi ludźmi siedziałeś? Czemu ty z nimi siedziałeś tam? O co? Jakie były twoje intencje? A nie, że ty z nimi siedziałeś, to kit. Wiesz, o co chodzi? Nie. Ja się będę musiał też wytłumaczyć z tego kościoła i ze wszystkiego, co robię. Bo taki jest Bóg. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko tę kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił. A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł jej: i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd nie grzesz. Co robi? Nie potępia jej. I daje jej wytyczną. Nie popełniaj błędu. Nie rób tego więcej. Dlaczego on to mówi? Czy dlatego, że on chce ją jakoś ustawić w życiu? Nie. On ją po prostu kocha. On chce, żeby ona nie robiła sobie krzywdy, bo on wie, że ona sobie robi globalnie krzywdę. Rozumiecie? To nie jest taki związek. Wybaczam ci, ale nie grzesz. Jeśli zgrzeszysz, to cofnę wybaczenie. To nie tak działa. Tak uczą protestanci. To jest nieprawda. Nie potępiam cię. W ogóle cię nie... Zobaczcie, on jej nie potępia za to, co zrobiła. Mówi: nie potępiam twoich czynów. Co to znaczy nie potępiam cię? Wiecie, co znaczy potępić? Bierze się nóż i tnie się nim kamień. Wtedy jest nóż potępiony. Nie nadaje się do użytku. Niszczy się nóż. Rozumiesz? Niszczy się jego funkcję cięcia. A on mówi tak: nie potępiam cię. Co to znaczy? Dalej jesteś ostra. Dalej jesteś ostra. Dalej rób to, co uważasz. Nie potępiam cię. Zobaczcie, spójrzcie teraz na głębie istoty Boga. Nie potępiam cię za twoje grzechy. Czyli nie staję ci na przeszkodzie twojego grzeszenia. Nie staję ci na przeszkodzie. Nie ja. Nie jest to dla mnie problem, twój grzech. Nie potępiam cię. Dalej jesteś ostra w swoim jawnogrzesznictwie. Dalej jesteś ostra. Nie potępiam cię. Ale daję ci dobrą radę miłosną. Idź i więcej tego nie rób. I tu się kłania posłuszeństwo w miłości, a nie posłuszeństwo ze strachu. Ludzie są posłuszni Bogu, bo się boją. To głupota pierwszej ligi. Bo Bóg cię nie potępia. Jesteś odrodzony z Bożego Ducha, to możesz grzeszyć i tak pójdziesz do nieba. Tylko nagród nie dostaniesz, bo nie będziesz miał z czego tam odłupać. Rozumiesz, o co chodzi? Jak ty przyniesiesz nic, no to ten nic weźmie Bóg i powie: no nic masz. To też nie mam nic dla ciebie z nagród. No to zostań, jak już jesteś. Wiesz, jak już jesteś, to zostań. Jezus ci załatwił, tak? Ale nic dla ciebie nie mam. Panie, chociaż mały domek, nie mam dla ciebie małego domku. Tak zostań tu po prostu. Ciepło jest, nie wieje. Rozumiesz, o co chodzi? Co mam robić? Nic nie wiem. Tak se tu zostań. Wiesz, w ogóle nic. Bo ci, którzy przyjdą z czymś, to dostaną zgodnie z tym, co przyszli. Nagrody dostaną. Nie sądku nagrodą, wiecie o tym, nie chcę tego powtarzać. Ale co on robi? Nie potępia, ale co robi dalej? Miłośnie mówi: idź i więcej nie grzesz. To jest ten Bóg, który jest prawdziwy. On mówi do ciebie: idź i nie popełniaj dalej tych grzechów. Czemu? Bo one ciebie niszczą. I ja przyjąłem to od tego mojego Boga. Powiedziałem: okej, ojcze, nie będę więcej grzeszył. No. Nie dlatego, że ciebie w jakiś sposób bym stracił. Nie. Siebie bym stracił.
swoją przyszłość w wieczności bym zatracił. Poszedłbym do nieba i byłbym na bezrobociu. Wszyscy by dostali w ogóle wszechświat w zarząd, a ja bym tam się chodził i snuł jako medel w niebie. Nie chcę być medelem z nieba. Nie chcę. Chcę mieć fuchę. Chcę żyć w wieczności jak trzeba. Amen.